Jakiś czas temu odwiedziłam wyjątkowe miejsce, które w tym filmiku będę starała się pokazać. Kubkowi z przyprawami dziękuję, że mogłam wszystko nakręcić, a weszłam z kamerą nawet za ladę, co zobaczycie w filmie. Część opowiem, część pokażę obrazem. To również pierwszy film z serii o biznesach Zero Waste. Nazwa robocza, bo biznes brzmi tak szorstko i zimno, a taki kubek to coś więcej niż biznes. Sklep mieści się w Gdańsku, w centrum, na ulicy Szerokiej. Znajdziemy tam przyprawy z całego świata, kawy, herbaty i czekoladę. Wszystko na wagę. Możemy kupić te wszystkie rzeczy do własnego dowolnego pojemnika albo do własnego woreczka. Jeżeli nie mamy takich akcesoriów przy sobie, nie szkodzi. Możemy zakupić to wszystko do worków strunowych wielokrotnego użytku, które dostępne są w sklepie. Za własny pojemnik dostajemy na dzień dobry 3% zniżki. Tutaj możecie zobaczyć przykład worka z przyprawami, który przychodzi do kubka. To kilogramowy worek, z którego zostało mniej więcej 2/3 pojemności. W sklepach w opakowaniach znajdziecie między 5 a 6 gramów listków. Liście w kubku można kupić albo bezpośrednio do swojego pojemnika, albo do worka strunowego, który może być użyty wielokrotnie. W woreczku jest 10 gramów liści. Oprócz tradycyjnych przypraw, jak pieprz, możemy tutaj też kupić gotowe mieszanki. Ja zdecydowałam się na miks dwóch mieszanek z suszonymi pomidorami. Ten miks kupiłam do jednego słoika. To tutaj też jest możliwe. Kubek istnieje ponad 3 lata. Pomysł, że przyprawy można kupić na wagę, był od początku istnienia. Natomiast to, że można promować zakupy do własnego pojemnika, przyszło z czasem. Mniej więcej po pół roku działalności do sklepu przyszła para, pytając o możliwość zakupu właśnie w ten sposób. I tak już zostało. Do kupowania w ten sposób zachęca 3% rabat. Jak kupuje się przyprawy na wagę? Prześledźmy teraz cały proces. Wybieramy produkt. Najpierw trzeba sterować nasz pojemnik. Można podać albo ilość gramów, albo powiedzieć, ile chcielibyśmy zapłacić za całość. Ja powiedziałam do pełna, tak też można. Tutaj kończy się nasza rola, w sklepie nie ma samoobsługi. Potem po prostu pojemnik jest uzupełniany zawartością. Słoik został wcześniej sterowany, więc w każdym wypadku płacimy oczywiście za samą zawartość. Tyle, bardzo prosto. Ogromnym plusem jest to, że tutaj wszystko możemy powąchać, czego na pewno nie zrobimy w Biedronce przy półce z przyprawami. Jak już wcześniej zobaczyliście na przykładzie liści laurowych, przyprawy można kupować również zapakowane do worków strunowych. Tak, jest to plastik, ale najczęściej staje się on wielorazowy. Nie wszyscy przyjdą ze swoim słoikiem, a z używanym workiem strunowym wracają, do momentu aż struna nie będzie zużyta. Sklep nie jest stricte zero waste, ale kupując większą ilość do takiego worka, czynimy nasz zakup mniej odpadowym. Przykładem podanym przez właścicielkę była pani, która wracała około 20 razy z tą samą torebką, zawsze po cynamon, do pełna, dopóki struna nie zapyliła się przyprawą i działała. Oprócz tradycyjnych przypraw i wcześniej wspomnianych mieszanek, dostępne są tu również inne kosmosy typu spirulina czy płatki drożdżowe nieaktywne na wagę. W każdym momencie możecie zastopować klatkę i przybliżyć obraz. Myślę, że ceny i nazwy są dosyć czytelne. W kubku możemy też napić się kawy, herbaty lub bardziej wymyślnego napoju do własnego kubka z 5% zniżką. Do wyboru mamy kawy tradycyjne, kawy smakowe i latte bez kawy, czyli na przykład złote mleko z kurkumą czy buraczkowe latte. Jest możliwość przygotowania napojów na bazie mleka sojowego. To są napoje, które właścicielka sama wymyśla, testuje i przyrządza ze składników dostępnych na miejscu. Można się zainspirować. Thank you.
lata są dostępne w kubku ciekawe napoje mrożone. Między innymi domowe lemoniady, kawa cold brew, podobno najlepsza w mieście, herbaty cold brew z kwiatami, z płatkami. W zeszłym roku w sezonie zostały wprowadzone również słomki makaronowe z rurek makaronowych. Można wypić napój i schrupać. Słomki okazały się hitem. Fajnie się sprawdziły. Oprócz przypraw, kaw i herbat, w kubku można również kupić czekoladę i ciastka na wagę. Czy jeszcze odwiedzę kubek? Na pewno, jak mi się skończy obecny zapas przypraw i wpadnę na lemoniadę latem. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas, komentarze i subskrypcje. Do następnego filmiku, pa!